Cześć, dzisiaj 1 marca, wróciłem z pstrągarni, a dzisiejszy odcinek z dedykacją dla pana Jacka. Byłem coś tam przy ifie pokręcić. Zapraszam na odcinek. Cześć, na razie. Cześć, dzisiaj taka akcja, serwis mobilny do ify przyjechał i zobaczymy, bo to już tam parę razy było. Co ja tam będę potrzebował? Szczotkę, młotek i wałek mosiężny. Kurde, rękawice mogłem sobie ubrać. Dobra. Chyba na raz tego nie wezmę. I zobaczymy, czy to się uda. Albo się uda, albo się nie uda. Młotek jeszcze. Ostatnio ciągnikiem byłem, to powietrza tutaj lewy tył dopompowaliśmy, bo było, kurczę, tak mało. No ale co zrobić? Ale tu ptaki nasrały. Widzicie? Nakrętka i podkładka zabezpieczająca od mojej wspaniałej kierownicy. Tutaj było WD sikane. Próbowałem śruby, bo tutaj jest tak jakby to jako ściągacz, ale kurde, no nie pasuje to, bo co? Bo jakieś nie takie. Ósemka za mała, dziesiątka za duża, albo to już poprzekręcane. Patrzę gdzieś tu kamerę, może tak. Rękawice sobie wezmę, bo to te włókno strasznie agresywnie i głęboko w skórę wchodzi. Ja ją już kiedyś, dobra, tak patrzę, albo ją na, kurczę, może obrócę, dobra, także na prosto jest. Kurde, będzie trzeba chyba ze ściągaczem jakimś przyjechać. Nogami nie mam, a nie, dobra, trochę się zaprę. O! Mamy. Tfu. Elegancka, kurde. Takiej to w Subaru nawet nie mam. Tu jest łożysko, ale co to tutaj, tak ten wałek poleciał na dół. Kurde, wbiłem go jakoś. No dobra. Idziemy co? Po drugą nową kierownicę. W zeszłym roku, o kurde, się ja tu zeskoczę i się zabiję jeszcze tak krzywo na te deski. W zeszłym roku, przecież chyba w zeszłym roku, pan Jacek mi sprezentował, tam gdzieś jest pan Jacek, handluje częściami do sprzętu nerdowskiego. I tu mamy nową. A jeszcze wycieraczki, nawet zapomniałem, że wycieraczki, ale to i tak bym musiał rozruszać wszystko. O, ale zobaczcie, ile ona większa średnicą, bo coś takiego. Ale to nic. Z brzuchem się tam zmieszczę jeszcze. O, i tu są, mówię, tu są. A widzicie, to nie są gwintowane te otwory tutaj po bokach. I być może tutaj też nie były gwintowane, a tutaj to w ogóle też nie było gwintów. To temu mi tu żadna śruba nie pasowała. No dobra, weźmiemy sobie od razu kapsel. Kurczę, teraz się okaże jeszcze, że gdzieś śruba. No dobra, będzie trzeba śrubkę do tego kapsla przywieźć, bo nie ma śrubki. To idziemy z powrotem, tylko jaki tam był klucz? 20,
24 chyba. To weźmiemy 24 na setkę i ten udarowy klucz to przykręcimy. Teraz coś jeszcze chciałem stąd. Nie pamiętam. A ta to jest normalnie rajdowa, a to takie, mówię, ostre, co są, kurcze, na takie wióry się wszystko sypie. Wygląda jak po spaleniu, ale ona po prostu od słońca już taka. Tutaj to miejscami sam drut był, że mówię, tej taśmy nawijałem. No i tak w rękawicach zawsze trzeba było kierować. Aha, to jeszcze udar. Nasadka. Chyba, kurczę, to nie będzie 24, większy jakiś będzie. A może, no dobra, jeszcze raz najwyżej zejdę. Jak to się tu gramoić? Może latem w tym roku. O kurczę, elegancko. Latem może w tym roku ją wezmę, do siebie przewiozę. O, ale teraz to kurczę, no. Tylko że coś mi tutaj za nie chcę wleść. Muszę wyciągnąć ten wałek trochę. I bym ją chciał przewieźć do siebie, przede wszystkim wymyć, bo ona już taka okurzona i nie wiem, gdzie on tam ucieka. Sam zjeżdża w ogóle tutaj w tym łożysku, nie jest posadowiony. Nie mam kombinerek w samochodzie chyba, bo tak to bym go jakoś próbował podciągnąć. No uciekł. Dziad jeden, ale może tylko czy ja tu myślę, taką małą śrubkę, nie mam śrubki, żeby tu wkręcić w środek, gdzie ten kapsel przychodzi, i bym sobie podciągnął. Same ósemki, kurcze, i dziesiątki śruby tutaj są. O, ale to będzie, kurde. Już mi się podoba. Dobra, to muszę zrobić teraz taki myk, żeby to nawet nie wiem, czy tutaj szóstka czy piątka jest, czy tam gwint jest. Jest gwint. Dobra, to coś muszę pokopać, jakąś śrubkę taką, żebym to sobie mógł podciągnąć wałek do góry. I wtedy patrzeć, to zakręcić. Coś poszukam. Moment. Dobra, schodzi to, to trzeba tyłem schodzić. Jak z koparki jakieś. No dobra, bo poleciałem, przeszukałem ten Iveco, a nie mam Iveco, zobaczymy, zakręcę, wiecie co, na sam ten, tylko to pewnie nie jest 24, tylko 27, podciągnę to sobie do góry, o, albo i 30, dobra, idę po nasadkę.
nabrałem tych nasadek, żeby to tyle tutaj się nie gramoli co chwilę. A 30. Super. Dobra, i teraz tak, podkładka. Podkładka ma tutaj taki nosek, on wchodzi tutaj w otwór. Zresztą to tam żadna filozofia. Chyba odwrotnie, ona przedtem była tak. To ją też damy brudnym do góry. No właśnie. Oczywiście młotek już wyniosłem stąd, ale dobra, tu mam taki, nawet wam nie powiem do czego, bo już nie pamiętam, klucz, tu jest 17, taka rączka i tu pokrętło, gdzieś coś tam trzeba było sięgać pewnie, ale to specjalny do ify. Dobra, zakopane mamy. No, elegancja Francja. Jeszcze tutaj mówię, kapsel przyjdzie. Śrubkę tylko muszę od siebie przywieźć. Kurde, teraz aż żal to w rękawicach tutaj dotykać. Ale będzie. No, stój tu, bo to po skosie to... O! Takie coś. Zobaczcie na to. Nówka. Fabrycznie nowa kierownica do ify W50. A tutaj pająki urzędują. Nie tylko tutaj, bo to wszędzie, kurczę. I od ptaków za fajdane i robaków pełno. Tutaj pajęczyna na dole. Super, dobra, to niech sobie tutaj leży. Wycieraczki też jeszcze tutaj przyniosę. Po wycieraczek nie będę na razie zmieniać, bo to kurczę, szybę bym musiał umyć. I wtedy jeszcze tamten silnik muszę patrzeć, bo albo silnik, albo przekładnia coś tam nie kontakci. Bo tutaj od strony kierowcy ta lewa działa. No a tamta kurczę coś tak jak załapie to idzie, a później stanie, tylko że to nie jest jakiś tam feler elektryczny, tylko coś tam kurczę mechanicznie się z nią złego dzieje. O, nie, jak się teraz złapać czego. O, takie eleganckie mamy już kurczę sterowanie. Dobra. Czekajcie, to mogę pozanosić. Ale tutaj syfu, skąd taki tutaj syf tych kluczy jakiś? Pora. Muszę to sprężarką wydmuchać.
Tą starą zabiorę, w domu już do wyrzucenia pójdzie, a te nowe wycieraczki to ja na razie zostawię tutaj w ifie. O, przyjdzie czas, to będę też zmieniał. Aha, ja bym musiał sobie jeszcze zobaczyć, ale zobaczę, drzwi się kurczę ładnie za tego zamykają. Tego tu zamkniemy. Wszystko się nawarstwia. Ten jest do zrobienia, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Tam wozidło stoi. Tutaj kurczę troszeczkę koroduje. Ale to już Niemcy zadbali pianką o to, bo jak my ją kupiliśmy, to ona była prosto przywieziona z Niemiec i to już było za Niemca, że tak powiem, zrobione. No i tu jeszcze kurczę też mi to nie chodzi, ale to mówię, no, okno ciągle stoi zamurowane, nie rusza się. Tu muszę patrzeć tylko przewody do akumulatorów, bo to teraz mam, znaczy nie mam już tych dużych długich akumulatorów 140, tylko mam te 120 czy 125, to bym musiał jakoś pomodzić też z kablami, żeby je tutaj ustawić. One to nawet by tutaj w poprzek tak weszły, jakoś by to tutaj zrobił. Dobra, na razie.